Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I znowu sobie powtarzam, 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 i znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to co ci jest? Nic. Nic. No głowa mnie boli, no. Bo co ci się ciołami? Ja wiem, jak ten ból głowy wygląda. Ma 2 metry i zamkniętymi oczyma strzela kosze. Nie bądź taki mądry. Może nie. Niepotrzebnie się ciołami. Sam z nim załatwię. Ty. Już jemu wygarnę. No i co, panie Szajba? Niech pan sobie dużo nie wyobraża. Jeszcze gwizdzy na pana. Tak się pan. Może mieć napęczki. Lubańskiego, Szurkowskiego, a nawet cały zespół Czerwonych Gitar. Nie wygłupiaj się, nie wygłupiaj się. Może nie. Zresztą przekona się ciocia sama. O, zmięknie. Przyjdzie przeprosić. Tak myślisz? No. Przecież sam mówiłeś, że widziałeś go w parku z panią Dorotką. Z tą flądrą? To nie konkurencja dla cioci. Ty, jak ty się wyrażasz? Przecież ciocia sama mówiła, że to flądra. No już dobrze, dobrze. Idź, bo już późno. Dudusia jeszcze nie ma? Ciociu, czy ja koniecznie muszę jechać z Dudusiem? Nie chcesz jechać ze swoim ukochanym ciotecznym braciszkiem. Dziwię ci się. Zresztą... Ciocia Benia i mama już tam na was czekają. Biedna ciocia Benia. Gdybym ja miał takiego synalka, czyżbym się dawno powiesił. Nie rozumiem, proszę pana, czego pan od niego chce. Do widzenia, do widzenia. Bo gdyby tak ode mnie zależało, to Dudusia nigdy by nie był moim ciotecznym bratem. No dobrze, dobrze, idź, bo ojciec nie będzie na ciebie czekał. Po twą spokojność do piekieł bym stąpił. Duduś, Duduś. Wiesz, przykład z Dudusia. Duduś dostał wczoraj 5, a ty co? Duduś umie wiązać krawat, a ty nie. Nici z naszej podróży. Jak to, nie jedziesz? No jadę, ale do Gliwic. Do Gliwic? A kto nas odwiezie? Wujek Fonferski. Do kitu.
Wolałbym z tobą. Co to było, trzęsienie ziemi? Gdzie moja piżama? A bo ja wiem. Ty masz oryginalne zawiązywanie krawata. A jak tam cenzura? Nic ciekawego. No mogę chyba wiedzieć, jakie stopnie ma mój syn, nie? Symetryczne. Jak to symetryczne? No tak, w środku piątka, a po bokach trójki. Same truje? Nie, jedna piątka. Ze śpiewu. I tobie się jeszcze chciało śpiewać. Symetryczne. Po co ty zabierasz moją piżamę? Ja? To jakaś pomyłka. Przecież wiesz, że nie cierpię spać w piżamie. Gdzie ciocia Ania? W świątyni Dumania. Kiedy cię zobaczę? Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie. Proszę. Kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Za pół godziny mam pociąg do Gliwic. Muszę nagle wyjechać, sprawdzić dokumentację. Jak to, miałeś odwieźć chłopca? Miałem. Wiesz, jaki u nas wszędzie panuje bałagan. Okazuje się, że wszyscy są na urlopach i tylko ja jeden mogę pojechać. No i kto ich teraz odwiezie? A wiem. Zadzwońcie do Fonferskiego. A niechże i on coś raz zrobi dla rodziny. Trzymajcie się. Ech, symetryczny ty. A co chcesz, żebym był Dudusiem? Piałem nieraz, nie myślałem wcale. Waldek, przyjeżdżaj natychmiast. Musisz odwieźć chłopców. Nie, nie, nie. Staszek wyjechał służbowo do Gliwic. Oj, kotku, nic nie poradzę, że tobie wali się wszystko na głowę. Co? Wyjeżdżasz do Płocka? No przecież ktoś musi ich odwieźć. Ja? Cześć. Jemu wali się wszystko na głowę i ja mam was odwieźć na Hel. Dzień dobry, ciociu. Dzień dobry. Ciociu, ja z nim nie jadę. Dlaczego? No niech ciocia tylko na niego popatrzy. Człowieku, czyś do tej walizki zabrał cały rodzinny majątek? Nie, tylko to, co mamusia napisała w liście. I wszystko ci się zmieściło? Tak, tylko musieliśmy z babcią siadać na walizce, żeby się zamknęła. Aha. Wujka jeszcze nie ma? Ojciec z nami nie jedzie. Jak to? Sami pojedziemy? A gdyby to co? To ja muszę o tym powiedzieć babci, zaraz zadzwonię. Człowieku, przecież babcia ma słabe serce, może dostać kawki. Odwiezie nas ciocia Ania. A bilety mamy? Kupimy na dworcu. To ja nie jadę. Dlaczego, Duduś? Bez miejscówek nie jadę. Co się łamiesz? Jack London podróżował na dachach i wyrósł na porządnego człowieka, a ty miejscówki. No ale co babcia na to powie? Cześć. 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 Fantastyczna pogoda, niebo bez chmurki, lekki wietrzyk. Jedziemy nad wodę. Przepraszam cię, Franek, ale dzisiaj nie mogę z tobą jechać. Jak to nie możesz? Najpierw się dąsasz, nie spotykasz cały tydzień, a kiedy wreszcie przyjeżdżam do ciebie, to ty nie możesz. Muszę odwieźć chłopców na Hel. A co, sami nie mogą? Takie stare konie? Możemy, panie Franku. A jak nie dostaniemy biletów? Cicho, mięczaku. Ja wracam do babci. Cicho. No, co decydujesz? Zaraz idziemy! Jedziesz? No przecież nie mogę ich puścić samych. Jak chcesz. Do widzenia. Do widzenia.
Widzisz? Przez ciebie ciocia zostanie starą panną. Niech się ciocia nie przejmuje. Dla mnie to pestka skoczyć pociągiem na Hel. Ale Duduś, boję się o niego. Przecież on ma same piątki. Taki fajt łapa, że... Spokojna głowa. No właściwie jesteście dorośli. No. I tak już za późno. Panie Franku, niech pan pozwoli ze mną na górę. Nie chcę. No ale panie Franku, bardzo proszę, no. Zostaw. Puść mnie, nie chcę, nie idę. Po co ta cała komedia? Głupia historia. Niepotrzebnie pokłóciliśmy się. Faktycznie, bo ona ciągle puszcza. Co puszcza? Płytę marka Grechuty. Płytę? Zjadła całą fiolkę środków uspokajających. Naprawdę? Tacy starzy, tak niepotrzebnie się łamiecie. Tylko chłopcy, błagam, uważajcie na siebie, dobra? No już, już, no. Proszę panowie, pieniądze na bilety. No chodź, chodź. Idziemy. Cześć, chłopcy. Przepraszam cię, kto to jest ten wielkolud, który przyszedł do cioci Ani? Nie wiesz? To Franek Szajba, najlepszy obrotowy w Polsce. Obrotowy? Pierwszy raz słyszę. A może to zwrotniczy na kolei? Puknij się wypytynę. Fenomenalny koszykarz. Strzela zamkniętymi oczyma. Sportowiec. Nie znam się na tym. Czy to może narzeczony cioci Ani? Chyba narzeczony, bo ciotka wciąż puszcza płytę marka Grechuty. Ciekawe, czy on się z nią żeni. Chyba nie. Dlaczego? Bo kupuje nowego Trabanta. A to ma być przeszkoda? Człowieku, gdybyś kupił nowego Trabanta, to byś się ożenił. Widzisz? Mówiłem. A ty, bracie, rączki do góry i cześć. Pociąg osobowy do Gdyni stoi na torze drugi przy peronie czwartym. Planowy odjazd o godzinie 12.45. Kawalerze, do kolejki. Ale my do Gdyni. My też. Ale czy to wypada? Ale ja nie dla siebie, a dla tego Anglika, co tam stoi. Dewizowy cudzoziemiec. Dewizowy cudzoziemiec? A jeśli to dewizowy cudzoziemiec, to co innego. Kupuj. Poproszę dwa uczniowskie do Gdyni, druga klasa. Proszę bardzo. Come in. Czego? Shut up. The table is red, the pants is brown. Dawaj forsę, mów po angielsku. Jaką forsę? Let's number, sir, I am the boy. No ty pins tu. Przecież to ty zabrałeś te pieniądze. This is the girl. Ja? Ty chyba masz gorączkę. Goodbye. Ja jestem przekonany, że to tobie ciocia dała. Zdaje się, że to złotówkowy cudzoziemiec. Anglicy z Kołomyi. Rozumie trochę po polsku, bo miał polską niańkę. No, no, nie czaruj, tylko szoruj z kolejki. Nie tmony. 216, przepraszam. 50, thank you. Zabawny chłopiec. Do kutna, proszę. Kitu z całą robotą. Pewno zgubiłeś. Ja? To ty zgubiłeś, a teraz na mnie zwalasz. Fonferscy nigdy nie gubią pieniędzy. Babcia miała rację. Jak jeszcze raz spojrzysz, babcia miała rację, ci palnę w ucho. Zgubiłeś i jeszcze się szarpiesz. To wszystko przez ciocię Anię. Babcia powiedziała, że ciocia Ania to najlekkomyślniejsza osoba pod słońcem. Jakby babcia miała Franka Szajbę za narzeczonego, to by też była lekkomyślna. I w ogóle... Co w ogóle? Skompromitowałeś znowu rodzinę. O Boże, weź bombę i spuść na tą trąbę. Pociąg osobowy do Gdyni odjeżdża z toru drugiego przy peronie czwartym.
Prosimy wsiadać, drzwi zamykać. Życzymy przyjemnej... Trzeba było jechać na gapę. I dojechać prosto do aresztu. To co robimy? Nic, ja wracam do domu. Zwariowałeś, żeby nam do końca życia wypominali, żeśmy zrujnowali rodzinę? No to wymyśl coś. Ja? To ty masz w szkole same piątki. Ja wracam do domu. Dokąd, kawalerze? Na ulicę Gradzką. No to wsiadajcie pieronem. Ale żar. A wy już po wakacjach? Wracamy z Pernambuco. Toście mieli daleką podróż. Czy mógłby pana nas podrzucić do szpitala? A co się stało? A niech pan nie pyta, szkoda gadać. Skara nieboskie z takim bachorem. Mówiłam mu, żeby się nie bawił w wojsko. Wojsko? Chciał mieć hełm stalowy. Nasadził se garnek na głowę i teraz go trudno zdjąć. Będą musieli rozpruwać palnikiem. Dziękuję panu bardzo. A wy dokąd? Prosiliśmy na Grodzką 62. A, no tak. Niech mnie pan ratuje! Zapomniałam w domu wyłączyć żelazko! Te kobiety. U nas w rodzinie to się nigdy nie zdarzyło. To tu! O, tutaj! Pożar! Pożar! Pali się! Pali się! Pożar! O Boże, ile dymu! Może dziecko w środku? Słuchajcie, czy tam czasem ludzi nie było? Jak można zostawić coś takiego? No. Panie ludzie... Ciekawe, od czego to się nazywa? Zapomniała zapłacić. A wy dokąd? Przecież mówiliśmy panu, że na Grodzką. Taki dzień. Może mnie pan... A, to pan, panie Szmyk. A co pan tu robi? To tak się złożyło, panie kierowniku. Przyjechał siostrzeniec z zagranicy. Musiałem go podrzucić. Tyle razy panu powtarzałem, żeby w godzinach służbowych... No, Stasiek, ten kawałek drogi to już pójdziesz piodą. Ale prosiliśmy pana na Grodzką. Hun, przyniaki! A pozdrówcie tam mamusię ode mnie. Gęś kopnie, najtrudniej wrócić do domu. Wiesz co? Mam genialny pomysł. Pojedziemy autostopem. Autostopem? Przecież nie mamy książeczki. A Jack London miał. No i co pomyśli mama na Helu? Mama pomyśli, że jesteś u babci w Krakowie. A babcia? A babcia pomyśli, że jesteś u mamy na Helu. Chyba jasne, co? Dawajcie, nie! Szybko! Szybciej, bo nie zdążymy, no! Ładuj się, no szybko! Moja walizka! Zatrzymaj! Została walizka! Zatrzymaj! Popukajcie tam szoferkę! Zatrzymaj! Została walizka! Dobra. Panie kierowco, proszę poczekać! Walizka! Dobra, teraz. Gdzie? 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 Gdz
Łajzo, przez ciebie straciliśmy fantastyczną okazję. I ten przeklęty grat Foferskich. Bardzo cię przepraszam, ale co ty chcesz od tej walizki? Tatuś zwiedził z nią całą Europę. Człowieku, ty nawet nie wiesz, na jakim świecie żyjesz. Nie masz pojęcia o wyobrażeniu. Dranie. Nie zabraliby nawet świętego Franciszka z Asyżu. Za późno. Czyż on nie ma z tyłu oczu? Zauważył nas w lusterku. Dokąd to, kolego? My do Gdyni, panie mistrzu. Mogę was podwieźć do Grudziądza. To wspaniale! Duduś! Duduś! A ten co? Na gościnne występy? Nie, on na pogrzeb swojej ciotki, do Oliwy. Aha. Twój kolega? Ale skąd tam? Przyplątał się po drodze, więc się nad nim zlitowałem. No dobra, siadajcie. Wyczy szlagier, co? Pierwszorzędny. Moja ciotka wciąż go puszcza na lapterze, gdy się gniewa z Frankiem Szajbą. Szajbą? To ten z Wisły? Ten sam. Fantastyczny obrotowy. Widziałem go w telewizji w meczu z Realem Madryt. Zagrał jak z nut. To narzeczone mojej ciotki. 199 wzrostu. No, gdyby jeszcze jeden centymetr. No to co? To by był równy rachunek. A ty co, nie umiesz mówić? Kiedy pogrzeb twojej ciotki? On jest trochę upośledzony. Ma błędy w wymowie. No, walizkę ma koncertową, a nie ma na podróż do Gdyni? Bo ma bardzo skąpych rodziców. Wypraszam sobie. Wcale nie mam skąpych rodziców i nie jestem upośledzony. A tę walizkę to tatuś kupił na Targach Lipskich. Oho, oho, oho. To ty jesteś lepszy gość. Mój tatuś jest inżynierem chemikiem, a za budowę kombinatu petrochemicznego w Płocku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Bujasz jak najęty i nie wiem po co. Zlitowałem się nad takim? On mi się teraz tak odwdzięcza. Chłopaki, a czy wy przypadkiem nie uciekliście z domu? Sobie wymiałem i popatrz, Poldek, jak wygląda teraz moja walizka. Człowieku, dziękuj Bogu, żeś z tego cało wyszedł. No i umarł w butach. Do rana mnie stąd nikt nie wyciągnie. Będę musiał spać w szoferce. A my? A będziecie musieli poszukać sobie noclegu. Ale gdzie? Tam, 10 kilometrów stąd jest miasto. Pójdziecie przez las. No cześć, chłopaki. Dziękujemy cześć, panu. Cześć. Kłania się ode mnie Frankowi Szajbie. No. Dobrze. No cześć, 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 chłopaki. Coś ty za bzdury naopowiadał temu kierowcy. Zapamiętaj sobie, jeżeli mówisz, że jesteś upośledzony, to jesteś. Wypraszam sobie. Możesz sobie dużo wypraszać. A chcesz zobaczyć mamę na Helo? Chcę. A siostrzyczkę? Po co głupio pytasz? To musisz mnie słuchać. Tu trzeba mieć elektronowy mózżek. A tobie kompletnie brak wyobraźni. Jeśli mówisz, że jesteś upośledzony, to jesteś. A inaczej zginiemy marnie. Albo odeślą nas do domu. Ty. Elektronowy mózżek.
Thank you.